Witajcie w nowym roku. Dawno nie pokazywałem swoich zbiorników, no ale nie jestem wielkim maniakiem pokazywania każdej, nawet najmniejszej zmiany, której dokonałem albo która sama się dokonała. Zresztą powinienem pokazywać akwaria tylko wtedy, kiedy są super. No ale skoro nowy rok nastał, to pomyślałem sobie, że pokażę. Najpierw chciałem pokazać w parku, ale strasznie zmarzłem w samym płaszczu, więc wróciłem do domu. Zresztą nikogo nie interesował mój płaszcz. Albo tych w płaszczach było zbyt wielu. Tak czy siak wylądowałem przy swoich zbiornikach i postanowiłem je jednak pokazać. Na pierwszy ogień idzie 240 litrów. Może przypomnę, że to zbiornik założony we wrześniu 2013 roku. Na szybko, bo po przeprowadzce. Podłoże stanowi ziemia ogrodowa wymieszana z drobnym lignitem i nie była do tej pory wymieniana. Na niej drobny żwir o granulacji od 2 do 4 cm, zwykły, rzeczny żwir. W podłożu nie ma już żadnych dodatków w postaci np. kulek glinianych, bo żelazo dostarcza w tym wypadku lignit. Woda z łódzkiego kranu, lana bezpośrednio z zachowaniem temperatury zbiornika, a tu temperatura waha się od 24 nawet do 28 stopni Celsjusza. Szczególnie zimą, kiedy działa ogrzewanie, ta temperatura jest wyższa, a sprzyja temu lampa, która zbiornik oświetla. A są tam 162 W światła. Zwykłe białe światło, nic nie kombinowałem tym razem z kolorami. Akwarium filtrowane przez kubeł JBL-a. Podmiany mniej więcej raz na 2 tygodnie. Akwarium nie jest w żaden sztuczny sposób nawożone i nie stosuje tu poganiania roślin dwutlenkiem węgla. No to tyle technicznych zagadnień. Akwarium wyglądało jeszcze niedawno znacznie lepiej, ale jakbym nic nie kombinował z roślinami, to bym się zanudził, a w telewizji mam tylko jeden kanał i znam już wszystkie modlitwy na pamięć. Cóż więc nagrzebałem przez ten czas, kiedy nie pokazywałem zbiornika? No, sporo. Część nagrzebałem sam, a część uczyniła natura. Z mojej działalności mogę z dumą wymienić przeniesienie kawałków dębu, na których rosły anubiasy. Po zmianie oświetlenia ze starej pokrywy na nową belkę, anubiasy, które w większości były posadzone wysoko, dostały za dużo światła i zaczęły pokrywać się tak charakterystycznymi zielonymi kropkami zielenicy. Ponieważ nie używam chemii, mogłem tylko zmniejszyć oświetlenie ze szkodą dla innych roślin albo przenieść do innego zbiornika z mniejszym oświetleniem. I zrobiłem to drugie. Przeniosłem anubiasy do akwarium z brzankami. Kropki zniknęły. Miejsce po anubiasach znajdujące się po lewej stronie zbiornika postanowiłem zasiedlić Ludwigią repensret, która rosła w innym miejscu. Ludwigia repensret pokazała mi wiele gestów, łącznie z pokazaniem sztywnego środkowego palca. Pokazała też to, w co wielu akwarystów nie wierzy, że nawet drobna zmiana w akwarium może zachwiać jego stabilnością albo przynajmniej egzystencją niektórych roślin. Ludwigia przesadzona o jakieś 20 cm lekko zmarniała. Na pytanie dlaczego odpowiadam, nie wiem. Mam kilka podejrzeń. W stylu innego kąta padania światła, czyli zmniejszenia jego ilości w nowym miejscu sadzenia. Może to narożnik, gdzie co prawda żwir już jest zaopatrzony w naturalny nawóz pochodzący z odchodów ryb, ale jednak pozbawiony ziemi przy samej szybie. Są rzeczy, o których się fizjologom nie śniło. Nie na wszystkie pytania jest od razu odpowiedź i nie do każdej sprawy można powołać komisję badającą przyczyny. Więc zgodnie z zasadą wolność dla akwarium, którą stosuję, postanowiłem nic nie robić i poczekać, aż Ludwisia się w końcu zdecyduje na normalny wzrost i wybarwienie. Na poprzednie miejsce rośnięcia Ludwigi posadziłem do tej pory bujnie wzrastającą alternaterę Reinecki. I Alunia pokazała mi to samo co Ludwisia, a to tylko 15-20 cm dalej od miejsca, gdzie poprzednio rosła. Posadziłem ją w tym nowym miejscu, aby miała więcej światła. No czasami nie da się dogodzić roślinie, no nie da i już. Natomiast w miejscu, gdzie poprzednio rosła alternantera, posadziłem dębówkę, czyli Schinersia rivularis. A ta z kolei rośnie w tym miejscu jak na drożdżach. Oczywiście jest to roślina szybko rosnąca i nie należy jej pozwalać na opanowanie zbiornika, bo zabije inne rośliny. Dlatego jest to roślina, której nie przycinam w celu rozmnożenia, tylko ucinam przy samym dnie i sadzę w to miejsce same szczyty. Jest to metoda na uzyskanie bardzo dorodnych egzemplarzy roślin, nie tylko Schinersii. Egzemplarze ciągle cięte zaczynają być bardziej gęste, ale też bardziej karłowate od swoich roślin matecznych. Od sposobu cięcia i sadzenia roślin zależy końcowy wygląd zbiornika, więc oba sposoby są dobre. Zależy, co akwarysta chce uzyskać. Moja 240 była w cudzysłowie słynna z lotosów, które w niej rosły. Teraz praktycznie widać tylko czerwonego. Czemu?
bo zielonego wypleniłem, a ostatni egzemplarz powędrował do 375. Wypleniłem tego lotosa, bo jest to roślina, która za szybko się rozwija i za szybko rozmnaża. Polecam ją więc dla kogoś, kto chce zacząć zabawę z lotosami. U mnie zaczął zarastać zbiornik i zakrywać liśćmi inne egzemplarze lotosów i inne rośliny. Trochę się odgrażał, kiedy spakowałem mu walizki i kazałem zabierać korzenie z mojej ziemi, ale zniknął w końcu. Myślałem, że miejsce po nim swobodnie zaanektuje sobie drugi z lotosów, które uprawiam, czyli Nymphaea micrantha. I tu spotkała mnie niemiła niespodzianka. Temu lotosowi akurat w tym momencie przypomniało się, że czas sobie pozimować i stracił wszystkie liście. To zaiste przemiło z jego strony. Zamiast zasłonić puste miejsce po lotosie tygrysim, bezczelnie zrobił go jeszcze więcej. Przypomniałem sobie wtedy tren Kochanowskiego o orszulce, która pustki uczyniła w domu jego. I smutno mi się zrobiło, jakby to mój lotos dostał tyfusu, a nie orszulka. Obecnie już go trochę widać, więc uwieczniłem szczególnie jego liście nadwodne na filmie. Natomiast lotos czerwony rośnie bez problemów. Pewnie zauważycie, że na starszych liściach widać dziury. Ja wiem, że panikujący akwarysta od razu zacznie się zastanawiać, czy jest to brak potasu, czy może protaktynu, PA, siborga, SG, kryptonu, KR i strontu, SR. Ja powiem, że to po prostu życie. Rodzi się nowe, stare umiera i nie ma co kombinować. Lotos wypuszcza liście. Nowe, silniejsze zaczynają zastępować najstarsze, które powoli padają. Jest to proces powolny i całkowicie naturalny. I nic nie pomoże lanie wiadrami nawozów ani naprawa liści taśmą samoprzylepną. Ślimaki, które na filmie siedzą na tych liściach, nie dziurawią ich, tylko zjadają to, co w liściach wygniło. I jeśli wcześniej nie wytnę całego liścia, to one go po prostu zjedzą. Taka ich rola w zbiornikach i hałwa im za to. Przód akwarium, który miał być przeznaczony na niskie rośliny, nagle zaatakowała mi Barclaya longifolia. Jest to roślina spokrewniona z lotosami i należy do grzybieniowatych. Kiedyś już o niej opowiadałem. Przez jakiś czas zimowała i nigdzie jej nie było widać, a jej kłącza swobodnie walały się po dnie. To najlepszy sposób jej rozmnażania, tak sam stwierdziłem. Nie ma co jej pod żwir wsadzać. Lepiej dać jej pełną swobodę, żeby stale była obmywana wodą i nie zgniła pod spodem. Jedyną wadą tego sposobu jest to, że Barclaya wypuszcza nagle korzenie i zakotwicza się tam, gdzie chce. Więc roślina trzeciego planu, a nawet centralna dla całego zbiornika, wyrosła mi przy samej przedniej szybie. Niby mogłem ją spróbować przesadzić, ale ona tego wręcz nienawidzi. Uszkodzenia korzeni bardzo odchorowuje, a jak się okazało, mam w tej chwili w akwarium tylko dwa egzemplarze tej rośliny. Nie chciałem jej dobić już do końca i zostawiłem w miejscu, gdzie chciała sobie urosnąć. Oprócz niej jest kilka zwartek, czyli kryptokoryn, które z kolei nie chciały rosnąć przy szybie, a przesadzone lekko pod czerwonego lotosa poszły w górę. Rośnie sobie powoli Lobelia cardinalis i Bacopa monieri. Lysimachia nummularia zarastała pół przodu od lewej strony, ale przed zrobieniem filmu przeżyła karczowanie i prawie jej nie widać. Ku mojej uciesze świetnie zaczął się rozwijać Pogostemon helferi, czyli gwiazda wodna. Najpierw rósł prawie centralnie po środku, ale postanowiłem go rozsadzić przy prawie całej przedniej szybie. Tak więc teraz widać jego sadzonki, które się przyjęły, ale na razie gąszczu nie stworzyły. Na korzeniach rośnie sobie Bucephalandra melavi. Nie wygląda zbyt atrakcyjnie, a to tylko dlatego, że pozwoliłem jej zostać kilkukrotnie zarośniętą przez inne rośliny. A to niestety nie pomogło jej we wzroście. Wiem, że jest sporo osób, które by na nią huchały i dmuchały, a ja po prostu o niej bezczelnie zapomniałem. Tak jak pozwoliłem zarosnąć rosnącą z przodu Lagenandrę meboldi. Ta roślina z kolei się u mnie przyjęła, ale stare liście po jakimś czasie zaczęły podlegać procesowi rozpuszczania się, a młode liście nie nadążyły ich zastępować. I z okazałego krzaczka została mi roślina z dwoma liśćmi. Żyje, ale jak długo jeszcze, tego nie wiem. Podejrzewam, że najbardziej szkodzi jednak nie zarastanie przez inne rośliny, a twarda woda. Podobnie jak rosnącemu również na korzeniach mikrozorium. Podejrzewam, że u większości tych, którzy tą roślinę uprawiają, rośnie dobrze albo bardzo dobrze. U mnie się nie udawała i nie udaje. Jest, trzyma się, ale specjalnego wzrostu nie widzę. I nic nie daje przesadzanie bliżej albo dalej od światła. Pewien jeszcze PRL-owski akwarysta powiedział mi od razu, że to wina twardości wody. I jestem skłonny mu w to uwierzyć, bo zjadł na tym zęby.
Zostały mu tylko trzonowce. A propos, warto mu zatem zadać pytanie, których roślin nie zjedzą pielęgnice. Skoro on sobie zęby połamał, to i ryba rady nie da. Co do ryb, które posiadam, to widać, jakie są i jakie pływają. Są też ślimaki i pewnie trochę krewetek. I na koniec powiem, że w jednym z ujęć widać kosiarkę, która niedawno wyskoczyła mi ze zbiornika. Po krótkiej pogoni po panelach udało mi się ją wrzucić z powrotem do akwarium. Podejrzewam, że chciała wykraść mi jakieś tajemnice. I nie jestem tu gołosłowny, bo od innych ryb wiem, że kosiarka w zaroślach zbudowała już kawałek podłogi z lignitu. Sądzę, że niedługo zażąda lepszego żarcia i telewizji w pełnym HD.